Też to czujecie? Nie wiem, czy klimatyzacja dmucha, czy nie dmucha. Z takich dwóch tylko ogłoszeń, zanim zaczniemy i przejdziemy sobie do już tematu. Ta konferencja, która przed nami, chciałbym, żeby nas wprowadziła w to, co będzie dzisiaj wieczorem, bo nie wiem, czy wszyscy żyją nowym planem. Ale w nowym planie dzisiaj wieczorem mamy modlitwę uzdrowienie zamiast jutrzejszego przedpołudnia. O, czy nie wszyscy wiedzieli? Także chciałbym, byśmy dzisiaj tego wieczora wzbudzili w naszych sercach wiarę. To jest to, o czym mówił ksiądz biskup dzisiaj. Że Pan Bóg działa na podstawie wiary, chociaż czasem robi wyjątki i kilkoma świadectwami takimi też chciałbym się dzisiaj z wami pod koniec tej konferencji podzielić. I też dużo osób przychodziło po jakiś tam też podpis, czy pod książką, czy na książce i tak dalej. Chciałbym po zakończeniu dzisiaj tego wszystkiego chociaż godzinkę, wiem, że nas jest dużo, ale chociaż godzinkę poświęcić, żeby tutaj z wami jeszcze zostać. Także to tak chciałbym, żebyście wiedzieli i nie musieli, że tak powiem, biegać po przerwach. Też sobie odpocznijcie. Powstańmy jeszcze na chwilkę, jeśli mogę was poprosić. Pomodlimy się o jeszcze większy ogień. Amen. O jeszcze większy żar. Więc wyciągnijmy nasze ręce. I Duchu Święty, Ty jesteś ogniem, który trawi, który pożera, który wypala serca. Twojej obecności przyzywamy dzisiaj. Chcemy, byś był najważniejszym z gości, tym, na którym utkwi nasz wzrok, na którego będziemy patrzeć, a wiemy, że Ty zawsze zaprowadzisz nas do osoby Jezusa Chrystusa. Maryjo, też módl się za nami, byśmy byli pełni Ducha Świętego. Byśmy żyli ku chwale Ojca, byśmy byli tak jak Jezus. Pełni Ducha. Byśmy mieli miarę Ducha Świętego bez miary. Byśmy mieli w sobie tak dużo Ducha Świętego, tak wiele Jego obecności, jak jeszcze nigdy wcześniej. Dlatego wołamy, przyjdź Duchu Święty. I prosimy, wylej Panie swój ogień na nasze życie. Amen. Usiądźmy. Dziękuję wam za tą modlitwę. I przypomniała mi się dzisiaj historia w trakcie konferencji ojca Remiego, bo ta historia też miała miejsce w Łodzi, właśnie kiedy prowadziłem tam warsztaty z modlitwy o uzdrowienie właśnie na Sienkiewicza, u ojców jezuitów. I któregoś, znaczy ja się dowiedziałem o tym świadectwie jakieś 2-3 miesiące później, kiedy pojechałem na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie, po prostu, żeby uczestniczyć w tej mszy. Siedziałem sobie w ławce i za ambonkę, tak jak wiecie, ktoś z was był kiedyś w Łodzi na modlitwie o uzdrowienie u ojców jezuitów? No, to musicie przyjechać. Łódź do was przyjeżdża, wy też musicie pojechać. I wiecie, podczas tej mszy wyszedł, bo pod koniec zawsze jest taki czas na składanie świadectwa. I wyszedł pewien mężczyzna i chciał dać świadectwo. Mówi, kiedy byłem na jednej części warsztatów, Marcin powiedział do mikrofonu takie słowa, że jest tutaj ktoś, kogo Pan Bóg uzdrawia teraz z problemów w dolnej części kręgosłupa, z problemów w lędźwiach. I powiedziałem wtedy do mikrofonu, będziemy wołać Ducha Świętego, by przyszedł ze swoim uzdrowieniem. Skoro on to mówi, to będzie czynił. Więc to słowo padło, zaczęliśmy się modlić i ten człowiek opowiada, że miał ogromne problemy z kończynami dolnymi i górnymi. Objawiało to się tak, że praktycznie co noc budził się po jakiejś godzinie może snu i nie mógł spać dalej, ponieważ nie czuł w ogóle praktycznie rąk ani nóg, miał duży problem, w ogóle później pojawiał się ogromny ból, to były problemy właśnie z kręgosłupem. I mówi, podczas tej modlitwy, kiedy stałem w kościele i padło to słowo poznania, nagle poczułem wielkie palenie w moim kręgosłupie. I on przyznał, mówi, wiedziałem, że to musi być Duch Święty, bo to nie był naturalny ogień. To nie było coś, co mogłem sobie wyobrazić, to po prostu mnie zaczęło palić.
I był w takim swoim sweterku, opowiada to świadectwo, to jest do odtworzenia. I zrobiło mi się tak gorąco, że zdjąłem ten sweterek, patrzę i w miejscu, w którym czułem ogień, ten sweterek był przypalony. I on mi później zdjęcia wysłał z przypalonego sweterka. Mówi, wbiegłem do zakrystii, do sióstr zakonnych, pokazuję im sweterek i mówię, co się stało? I od tamtej pory, kiedy wołamy, przyjdź Duchu Święty jak ogień, to wiem, że to nie jest przenośnia. Opowiadałem to świadectwo kiedyś u nas na spotkaniu w Skierniewicach. Przychodzi do mnie jakaś dziewczyna i mówi, Marcin, ja nie chcę, żebyś się o mnie modlił. Mówię, dlaczego? Bo kupiłam sobie nowy sweterek. Nie dotykaj mnie, mówi. I ten człowiek został uzdrowiony i dał świadectwo. Mówi, to był ostatni raz, kiedy czuł ból w kręgosłupie, kiedy obudził się w nocy. Więc chwała Panu za to. Dzięki Ci, Jezu. Jest taki fragment w Księdze Izajasza w 60 rozdziale. Powstań i świeć, bo przyszło Twe światło. Chwała Pańska rozbłyska nad Tobą, bo to ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twego światła i królowie do blasku Twojego wschodu. I wierzę, że ten fragment jest takim proroczym fragmentem opisującym czas, w którym żyjemy. To jest czas, w którym ciemność zaczyna być ciemniejsza niż była do tej pory. Nie wiem, czy to obserwujecie dookoła, ale rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia, żeby w ogóle o tym mówić, dzisiaj stają się bardzo powszechne. Coś, co kiedyś powodowało wstyd, jakieś takie zakłopotanie, dzisiaj mówi się o tym wszędzie. Wystarczy przejechać się raz autobusem i posłuchać, o czym w ogóle ludzie rozmawiają i że się tego nie krępują. Ciemność zaczęła przyspieszać, ale z drugiej strony jest to naprawdę błogosławiony czas dla Kościoła. Wiecie dlaczego? Bo światłość świeci w ciemności. Amen? Światłość świeci jeszcze mocniej. To znaczy, jeśli będziemy ludźmi, którzy są wtuleni w Chrystusa, jeśli będziemy ludźmi, którzy będą szli w Jego obecności, którzy będą nieśli Jego obecność, to światło będzie coraz bardziej widoczne, bo ciemność jest coraz większa. I weszliśmy, wierzę w to, w naprawdę wyjątkowy czas dla Kościoła. Święty Paweł, bo o nim będę dzisiaj dość dużo mówił i chcę kilkakrotnie go przytoczyć, to co powiedział, w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi o czymś, co jest kluczowe, jeśli chodzi, myślę, o nas pod kątem posługiwania. Ilu z Was jest we wspólnotach? Ręka w górę. Większość z nas. A jeśli ktoś nie jest, to zachęcam po tym forum, byśmy wspólnotę sobie znaleźli. Ja wiem, że bez wspólnoty nie byłbym w miejscu posługi. Bo w Królestwie Bożym wszystko dzieje się tak naprawdę wspólnie. Kiedy czytamy o charyzmatach w liście do Koryntian, czytamy, że charyzmaty są nam dane po to, by służyć Kościołowi. I tej posługi, tego życia w Duchu Świętym uczymy się właśnie w małych wspólnotach. Kiedy w małych wspólnotach już jesteśmy, zaczynamy służyć całemu Kościołowi. I to tak wygląda. Więc naprawdę czujcie się do tego zachęceni. I święty Paweł mówi, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, czyli nie żyjcie tak, jak żyje ten świat w tej ciemności, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, byście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Co Bóg chce dzisiaj nam powiedzieć, w co wierzę? I co dzisiaj Bóg chce powiedzieć nam, którzy jesteśmy we wspólnotach, którzy chcemy stanąć Bogu do dyspozycji, bo po to tutaj jesteśmy. Amen? Jesteśmy nie tylko po to, by słuchać, ale po to, by wziąć to słowo i wydać owoc. Tak jest? Tak jest. Więc święty Paweł mówi o tym, co z Bożą wolą. Bożą wolą jest to, by Kościół zmienił mentalność. Byśmy, to co Madzia też powiedziała wcześniej, tutaj pod koniec uwielbienia, byśmy stali się ludźmi, którzy będą dawcami,
a nie już tylko osobami, które czerpią. Bo zobaczcie, że większość z nas jest przyspawanych do ławek. To się udało diabłu, słuchajcie, żeby gdzieś nas przyspawać i uczynić bezowocnymi. A Bożą wolą jest to, by Twoje życie wydało owoc. Bóg chce, żeby to przez Twoje życie wielu przyszło do Chrystusa. Ty pójdziesz tam, gdzie nie pójdą inni. Jesteś postawiony naprawdę w szczególnym, wyjątkowym miejscu w Twoim życiu. Masz wpływ na ludzi, na których nie będą mieli wpływu inni. Nawet liderzy, niektórzy księża, biskupi, bo Ty jesteś postawiony w tym miejscu. I zobaczcie, że mamy wielką odpowiedzialność, czy to jesteśmy osobami konsekrowanymi, czy jesteśmy świeckimi, by dać się Bogu użyć, byśmy byli ludźmi, przez których Pan Bóg będzie mógł działać. I ta mentalność biorców jest w nas bardzo mocno wszczepiona. I powiem wam krótką historię, bo ona za każdym razem, kiedy o tym mówię, przypomina mi się. Któregoś razu szedłem sobie na Eucharystię w tygodniu wieczorną i zobaczyłem panią, która szła o kuli. I było już za pięć, więc mówię, muszę się pospieszyć. I wtedy wiedziałem, że mam taką pobożną wymówkę. Bo zobaczyłem ją i mówię, Panie Jezu, zrób coś dla niej. I zobaczcie, że to jest coś, co mówię, Panie Boże, Ty coś musisz zrobić, ja to generalnie, no ja na mszę idę. I pamiętam do dzisiaj tak wyraźny głos, który ja odczytałem jako głos Ducha Świętego. Wiecie, co usłyszałem? To Ty coś zrób. I ja byłem uderzony jak młotkiem w głowę. To Ty coś zrób. Bo my lubimy mówić, Panie Jezu, zrób, proszę Cię, no zrób. A zapominamy o tym, że Pan Jezus, kiedy umierał na krzyżu, nie wiem, czy pamiętacie Jego ostatnie słowa, co powiedział? Jedne z ostatnich słów, wykonało się. Innymi słowy, co miałem zrobić, już zrobiłem. Spłaciłem Twój dług, zapłaciłem za Twoje choroby, zapłaciłem za Twoje grzechy, zapłaciłem swoją własną krwią. To była doskonała ofiara, do której nie można nic dodać. List do Hebrajczyków o tym też mówi. I Jezus uczynił doskonale, do końca, to, co miał dokończyć. I powiedział, ja posyłam wam Ducha Świętego, idźcie, głoście, czyli wasza kolej. A my żyjemy w mentalności, jak gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, nie wyszło mu do końca i jakby już nie posłał nam Ducha Świętego. Żyjemy tak, jakby się to nigdy nie stało. I to jest mentalność, którą Bóg chce w nas zmienić. Rzymian 12, rozdział 2, werset. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. W jaki sposób to się dzieje? Przez to, kiedy poznajemy Boże Słowo, kiedy się nim karmimy, kiedy zaczynamy nim żyć. Zaczynamy myśleć, jak myśli Bóg. Kilka lat temu ja pamiętam taki moment, kiedy pojechałem do takiego znajomego małżeństwa, które wiedziałem, że żyje bardzo blisko Boga i będą chcieli się za mnie pomodlić. Więc po takim naszym już towarzyskim spotkaniu oni zaczęli się za mnie modlić i ta kobieta zaczęła modlić się w językach, a on zaczął tłumaczyć. Było tak albo odwrotnie. W każdym razie modlili się za mnie razem. I powiedzieli do mnie słowo, które ja sobie nagrałem, które na tamten moment jeszcze rozeznawałem, bo ja nie widziałem jeszcze wielu świadectw, nie widziałem jeszcze, jak Pan Bóg działał z mocą na tamten czas. Nie widziałem rzeczy, o których marzyłem, o które się modliłem. A słowo, które dostałem, dzisiaj wiem, że było słowem od Boga i chcę wam je przytoczyć. Bóg powiedział tak, szykuję rzecz wielką, będą działy się rzeczy wielkie i mój duch będzie w tym. Potrzebuję rąk do pracy. Oto teraz stawiam przed Tobą zadanie. Przygotuj serca ludzi, którzy są chętni do pracy, aby umieli stanąć mi do dyspozycji, abym miał się kim posługiwać, kiedy nadejdzie na to czas. Chcę, abyś przygotował mój lud, abym mógł się nimi posłużyć. I ja wielokrotnie brałem to słowo i stawałem z tym słowem na modlitwie i mówiłem, Boże, czy naprawdę...
Powiedziałem Bogu, jeszcze nie mam nawet jakichś tam wielu posług, nie mam wielu rzeczy, wielu zaproszeń, ale to słowo usłyszałem. I kiedy dzisiaj robię to, co robię, kiedy jeżdżę i mam ten przywilej, ale też wielką odpowiedzialność, by dzielić się Słowem Bożym, by dzielić się świadectwem, dzielić się Ewangelią, to wiem, że moim zadaniem jest nie tyle przyjechać i zrobić modlitwę, uzdrowienie i widzieć, jak Pan Bóg uzdrawia, co zadaniem, które Pan Bóg stawia dzisiaj przed nami, jest to, by uczynić uczniów. Byście wy, którzy doświadczycie Bożego dotknięcia, zanieśli to dotknięcie dalej. By osoby, które na takich warsztatach są, by potem wyszły z tego miejsca, wróciły do swoich wspólnot, podzieliły się tym doświadczeniem we własnej wspólnocie z liderem, duszpasterzem i powiedział: jestem gotowy, jestem gotowa. Pan Bóg chce mieć ludzi, którzy powiedzą: oddaję Ci siebie, zrób ze mną, co chcesz. Bo naprawdę idzie wielki i już widzimy wielki czas, wielkie przyspieszenie. Świadectwa, które widzimy na spotkaniach, rzeczy, które Pan Bóg czyni z ludźmi, są naprawdę niezwykłe i niesamowite. Ale dalej Bóg potrzebuje ludzi, potrzebuje rąk do pracy. Po to też wierzę, że jesteśmy tutaj na tym forum. I chciałbym powiedzieć dzisiaj konferencję i tą część, która mi została jeszcze czasu, poświęcić na to, by powiedzieć na temat tożsamości, którą mamy w Chrystusie. Ponieważ chcę wam dzisiaj to powiedzieć i sobie przypomnieć, żebyśmy zapamiętali to do końca życia. To, co robisz dla Boga, nigdy nie może stać się ważniejsze od tego, kim w Nim jesteś. To, co będziesz widział w swoim życiu, świadectwa uzdrowień, cuda, wielkie konferencje, na których będziesz, nigdy nie mogą dawać Ci więcej radości od czasu, którym jesteś sam na sam z Bogiem. Bo jeśli tak będzie, to jest bardzo niebezpieczne miejsce, w którym idziesz bez gardy przez życie. Bezpiecznym miejscem jest miejsce w Jego obecności, miejsce w tej świadomości bycia synem. I Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć: jesteś moim synem, jesteś moją córką. I wiecie, co mnie w tym momencie, kiedy Jezus był ochrzczony w Jordanie, najbardziej dotyka? Pamiętacie, co usłyszał Jezus od Ojca, kiedy otworzyło się niebo? Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I wiecie, co mnie w tym fragmencie najmocniej dotyka? To, że Jezus usłyszał, co myśli o Nim Ojciec, czyli że On ma w Nim upodobanie, że On jest najdroższy dla Niego, że On jest tym, kogo pokazał wszystkim jako wzór. I usłyszał te słowa przed 3 tymi latami posługi. Te słowa nie były nagrodą za 3 lata kształtowania, formowania uczniów, uzdrawiania chorych. Jezus usłyszał te słowa, zanim rozpoczął posługę. I zobaczcie, na tożsamości, na tym, że jest ukochanym synem, nie tylko synem, ukochanym synem Ojca, poszedł w służbę. I to jest ta kolejność. Dzisiaj po pierwsze musimy na nowo doświadczyć miłości Ojca, na nowo doświadczyć tego, że Bóg jest w Tobie i we mnie zakochany. Żyć tą miłością, bo jeśli nie żyjemy tą miłością, wiecie, co się dzieje? Stajemy się sługami, a nie przyjaciółmi. Sługa będzie robił to, co powie mu jego szef. Przyjaciel zrobi dużo więcej, bo zrobi to z miłości. Jezus szuka przyjaciół, a nie ludzi na posyłki. Jezus nie szuka tylko ludzi, których może posłać. Przede wszystkim On chce mieć z nimi głęboką przyjaźń. I z miejsca relacji wypływa cała moc. Amen? To jest naprawdę ważne, kluczowo ważne. Więc musimy dowiedzieć się, kim już się staliśmy. Dlatego fragmentem, który jest, myślę, ważny w tym temacie, to jest 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset, znowu święty Paweł. I święty Paweł powiedział tak: jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się jakie? Nowe.
Zobaczcie, kto mówi te słowa. Człowiek, który mordował, człowiek, który porywał, człowiek, który miał naprawdę wiele na sumieniu. I ten moment spotkania z Chrystusem jest tak radykalnym momentem przewrotu w jego życiu, że on wie, że człowiek, który spotkał się z Chrystusem, musi zostawić swoją przeszłość. Ilu z nas jest tutaj na tej hali ludzi, którzy wiesz, kiedy sam siebie spytasz, wiesz, że mocno zgrzeszyłeś. Wiesz, że nawaliłeś nie raz, nie drugi, nie trzeci i diabeł próbuje ci przypominać twoją przeszłość. I próbuje cię zatrzymać w miejscu i mówi, okej, no słuchasz teraz tej konferencji, Pan Bóg chce się mną posłużyć, ale moje życie, moja przeszłość dyskwalifikuje mnie. Jeśli tak myślisz, spójrz na Pawła. Spójrz na Pawła. I myślę, że tym, dlaczego święty Paweł poszedł dalej, zaniósł Ewangelię, bez, myślę sobie taki, mam taką, tak wierzę, że wyrzuty sumienia zniknęły z jego życia, dlatego, że zrozumiał, co dokonało się na krzyżu. On miał głębokie zrozumienie tego, co znaczyły słowa Jezusa, wykonało się, przebaczyłem ci, zapłaciłem za ciebie swoją własną krwią. Więc kiedy patrzysz w lustro, nie myśl, że nic nie znaczysz, ale pomyśl, że znaczysz tyle, co moja krew. Jesteś tak cenny, jak krew Jezusa. Może powiedział ci ojciec, matka, ktokolwiek w szkole, że nie masz wartości. Masz wartość, bo sam Bóg dał się zabić za ciebie. Jesteś wartościowy w jego oczach. I zobaczcie, że jeśli uwierzymy w niego, on obiecuje nam nowe życie z nim. Więc Paweł mówi, jestem nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. Powiedz teraz, jestem nowym stworzeniem. W Chrystusie Jezusie. Amen? I to jest na tyle ważna rzecz, którą my musimy żyć, że diabeł będzie próbował nas okraść właśnie z tego. Pamiętacie, kiedy Jezus był na pustyni? W jaki sposób diabeł chciał go kusić? W jaki sposób on go kusił? Co poddawał w wątpliwość? Mówił, jeśli jesteś Synem Bożym. Diabeł poddaje w wątpliwość to i atakuje tylko to, czego sam się boi. Więc on poddawał w wątpliwość to, co było Jezusa najważniejszą rzeczą. Jestem ukochanym Synem Ojca. On ma we mnie upodobanie. Jestem Jego. I diabeł przyszedł poddawać to w wątpliwość, bo wiedział, że jeśli Jezus zwątpi w to, że jest Synem, to tak naprawdę nie pójdzie dalej w tą posługę. Oto toczyła się walka. I ja w moim życiu pamiętam, że toczyła się walka właśnie o tą tożsamość w Chrystusie, którą wiedziałem, że mam. I to był pierwszy kraj, do którego ja pojechałem. To była Litwa. Opowiadałem to, pamiętam, rok temu, ale niewielu z was chyba jest, tak jak was pytałem z zeszłego roku. Powtórzę tą historię, bo dla mnie jest bardzo ważna. Pojechałem na tą posługę i byłem tam, to już był pierwszy, to były 3 dni, na które zostałem zaproszony właśnie na Litwie. Byłem w Kownie. I pierwszego dnia w Kownie odbywało się spotkanie dla 300 takich animatorów z całej Litwy. I modliłem się o uzdrowienie, tak jak dziś wieczorem będziemy modlić się, w autorytecie Jezusa, zwracając się do chorób, by odeszły w imię Jezusa. Zaraz sobie do tego dojdziemy, biblijnie. Ogłaszając Boże uzdrowienie, ogłaszając uwolnienie w imię Jezusa. To była modlitwa w autorytecie Jezusa. O tym jest ta książka, o której dzisiaj też słyszeliście. I po pierwszym dniu widzieliśmy tak wiele świadectw, ludzi, którzy składali, opowiadali swoje historie tego, że przyszli tutaj z takim bólem, odeszli bez, nie mogli klękać od kilkunastu lat, zaczynali klękać od razu po modlitwie. Była naprawdę długa linia chorych, którzy zostali, tak jak mówili, że zostali uzdrowieni.
I dla mnie po tym dniu, słuchajcie, ja już mówiłem, Boże, ja jeszcze mam 2 dni na Litwie, ale dla mnie to już naprawdę nie musisz nawet uzdrawiać, bo już tyle widziałem w jeden dzień, mogę wracać do domu i będę szczęśliwy. I wtedy nauczyłem się znowu, że to Pan Bóg chce uzdrawiać bardziej niż my. Kiedyś słyszałem taką historię, jak człowiek błagał tak Boga, Boże, proszę Cię, uzdrów go, uzdrów go, uzdrów go. I jakiś drugi człowiek się do niego odwrócił i mówi, co Ty myślisz, że Tobie bardziej zależy niż Bogu? Kiedy znamy serce Boga, to wiemy, co jest w Nim i wiemy, jak się modlić. I był koniec tego wieczora, pierwszego dnia i wszyscy byli zadowoleni. Ksiądz egzorcysta, który mnie tam zaprosił, ksiądz proboszcz, wszyscy mówili, Marcin, super, było ekstra. A za chwilę przychodzi organizatorka i mówi, wiesz Marcin, był taki jeden ksiądz, który podszedł do mnie i pyta się mnie, Ty go zaprosiłaś? On mówi, no tak. A kim on myśli, że on jest, że on się tak modli? Kim on myśli, że on jest? I ja mówię, gdyby mnie zapytał, powiedziałbym, jestem Marcin Zieliński, jestem Synem Bożym. Ale zapytał, jej. No i ona tam zaczęła tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. I ja wróciłem do domu, stanąłem w modlitwie i mówię, Boże, to nie był zwykły Kowalski, to był ksiądz, człowiek w autorytecie, więc ja Ciebie, Boże, pytam, jeśli przekraczam moje kompetencje, to mi to pokaż i ja tego więcej nie zrobię, nie będę się tak odważnie modlił, ale jeśli to jest Twoja wola, żebym tak się modlił, to mi to też pokaż, bo chcę wiedzieć, naprawdę w pokorze serca stanąłem przed Bogiem. I jest trzeci dzień, Eucharystia, Kościół nabity ludźmi i do komunii nagle przez środek 2 wielkich facetów wnosi jakąś drobną dziewczynę, jej nogi nie dotykają w ogóle, pozginane, powykrzywiane ręce, nogi nie dotykają podłogi. I szczerze Wam się przyznam, patrzyłem na tą dziewczynę i powiedziałem do Boga, Boże, to nie jest na mój poziom wiary. To nie jest mój kaliber. Zapraszajcie baszaborów, innych, ale nie dla mnie. Jestem pierwszy raz, i tak mówię, Boże, jestem pierwszy raz na Litwie. Pierwszy raz. I widziałem, jak uzdrawiałeś kolana, kręgosłupy, ale to jest dla mnie za dużo. Pan Bóg się tym nie przejął. I wszedłem właśnie po zakończeniu liturgii, żeby podzielić się właśnie tym, co Pan Jezus zrobił na krzyżu, że przelał swoją krew też po to, byśmy mogli być uzdrowieni, że w Jego ranach jest nasze zdrowie, że On się troszczy o nas, że On chce, żebyśmy się dobrze mieli. I modlimy się o uzdrowienie, ogłaszamy uzdrowienie, Bożą łaskę, moc krwi Jezusa. I wtedy patrzymy, obserwujemy, co robi Duch Święty w danej chwili. I zaczynają wychodzić świadectwa, osoby, które nie mogły klękać, przez wiele lat zaczynały klękać. Przyszła jedna pani, pamiętam, stanęła przy ścianie, mówi, przez lata nie mogłam prosto stanąć przy ścianie, bo miałam tak wielkie skrzywienie kręgosłupa, a nagle się wyprostowałam. Więc też już byliśmy zbudowani tym, co Pan Bóg czyni. I już tak pytam, czy jest jeszcze jakieś świadectwo, czy może ksiądz już nas pobłogosławi? I w pewnym momencie robi się wielki zgiełk w tym kościele. A naprawdę, jak byliście na Litwie, jeśli byliście, to tam naprawdę jest jak w Polsce. No. Jak ktoś głośniej oddycha, to już jest sensacja w kościele. Nie? Więc jakby tam, to nie są jacyś latynosi w wyrazie ekspresji. A nagle ja widzę, jedni biją brawo, jakieś panie krzyczą. Starsze panie krzyczą i mówią, halleluja, ja nie wiem, o co chodzi. I przez środek robi się taki wielki, wiecie, szpaler i wychodzi jakaś zapłakana dziewczyna. Widziałem stamtąd zdjęcie. Ja patrzyłem na nią i wyglądałem, jakbym ducha zobaczył. Bo nagle się zorientowałem, że to była dziewczyna, którą tam wniesiono. I ona bierze mikrofon, cała zapłakana i mówi świadectwo, wszyscy krzyczą. Kiedy Bóg zaczyna działać, to nikt się nie zastanawia, wolno czy nie wolno, wszyscy krzyczą. Z zachwytu nad tym, co Bóg zrobił, bo wszyscy, okazało się, ją znali. Zbiega ksiądz egzorcysta, mówi, Marcin, to jest Emilia, 3 lata była opętana. 10 egzorcystów nie mogło jej uwolnić. Przyjeżdżali misjonarze z całego świata i nic.
Nie rozumiem tego, jak to się stało. Co ja mogłem powiedzieć? Ja też nie rozumiem, ale się stało. I chwała Panu. Dzięki Ci, Jezu. To świadectwo w ogóle otworzyło drzwi do wielu miast na Litwie. I to było niezwykłe doświadczenie, ale wróciłem znowu do pokoju i pytam: Boże, o co tu chodzi? Dlaczego to się stało tutaj, a nie na innych posługach, innych, bardziej doświadczonych i tak dalej? I nagle połączyłem sobie dwie kropeczki, kiedy wołałem: Boże, jeśli mam to robić, to mi to pokaż, a jeśli nie, to skończę. I sam Bóg przyznał się do mojej posługi. Dla mnie to było niezwykłe, to był niezwykły zaszczyt, by to widzieć. I zobaczcie, co wam chcę powiedzieć i co wam chciałem pokazać tą historią. Walka znowu toczyła się o co? O tożsamość. Kim on myśli, że jest? Diabeł pytał Jezusa: kim ty myślisz, że jesteś? Synem Bożym? Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Piotr i Jan, którzy wchodzą do Bramy Pięknej, przez Bramę Piękną do świątyni. Paralityk, który żebrze, który chce tylko pieniądze. I w pewnym momencie Piotr i Jan stają nad nim. I Piotr mówi, zobaczył w nim wiarę i mówi: srebra i złota nie mam, ale to, co mam, ci daję w imię Jezusa. Co? Wstań! I wstał. I ta historia uczy mnie tej zasady. Zobaczcie, jeśli wiesz, kim jesteś, to wiesz, co masz. Jeśli wiesz, co masz, to wiesz, co możesz dać. Amen? Więc wszystko zaczyna się w miejscu poczucia bycia synem i bycia córką. Tego żywego doświadczenia. Nie po prostu formułki, tak, jestem synem. Wiem, że jestem synem, ukochanym synem. Z tego miejsca zaczyna się posługa. Jeszcze raz to podkreślam. To jest naprawdę ważne. Idziemy dalej. List do Efezjan. Święty Paweł był w ogóle maniakiem w mówieniu nam o naszej tożsamości w Chrystusie, bo sam tego doświadczył. Sam doświadczył bycia nowym stworzeniem, więc do każdej gminy tak naprawdę pisał o tym w inny sposób. W liście do Kolosan powiedział: zostaliście już przeniesieni. To już się stało. Z królestwa ciemności do królestwa Jezusa Chrystusa. I w liście do Efezjan, chcę wam pokazać, bo to jest naprawdę potężny fragment, list do Efezjan, 1 rozdział. Jeśli macie Biblię, możecie sobie otworzyć. A jeśli nie, to posłuchajcie uważnie. List do Efezjan, 1 rozdział. Od 20 wersetu czytamy, że Bóg Ojciec wykazał swą potęgę i siłę, gdy wskrzesił Jezusa z martwych i posadził Go po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością, ponad wszelką władzą, ponad wszelką mocą i ponad wszelkim panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Zobaczcie, że Słowo Boże mówi nam jasno, że kiedy Jezus zmartwychwstał, Bóg pokazał swoją potęgę i siłę przez to, że posadził Jezusa w pewnym duchowym miejscu. To nie jest fizyczne miejsce, to jest duchowe miejsce. I gdzie to jest? Na wyżynach niebieskich. I to jest miejsce, które jest miejscem autorytetu i władzy. Pod Jego stopami, czytamy, jest każde inne imię, wszelka inna moc, wszelka inna władza. Jakąkolwiek moc byśmy sobie tutaj nie wymienili i nie wyjaśnili, to wszystko jest pod stopami Jezusa. Amen? I to nam przychodzi bardzo, myślę, dość łatwo, żeby w to uwierzyć, bo czytamy o tym, że Jezus wskrzeszał umarłych, uzdrawiał chorych, uciszał burzę. No Pan Jezus, no to jasne. Ale kilka linijek niżej święty Paweł mówi coś wstrząsającego, jeśli byśmy to zrozumieli.
mówi o tym, co się stało z nami, kiedy uwierzyliśmy. Zobaczcie, 2:4. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził, gdzie? Na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie. Nie wiem, czy łączycie kropki. Jezus po swoim zmartwychwstaniu zasiada na wyżynach niebieskich w miejscu władzy, w miejscu autorytetu, w miejscu, w którym na Jego imię zgina się każde kolano. I kiedy my jesteśmy w Chrystusie, to znaczy uwierzyliśmy w Chrystusa, jesteśmy w Niego, jesteśmy ochrzczeni jakby w Jego rodzinie, jesteśmy w Nim, to jest moment, w którym jesteśmy wzięci w to samo miejsce, na wyżynach niebieskich. Jesteśmy razem z Nim. I teraz to jest perspektywa diabła. Kiedy diabeł patrzy w górę, widzi podeszwy twoich butów. To jest perspektywa diabła według listu do Efezjan. Jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli jesteś w Nim, jeśli w Niego wierzysz, jeśli żyjesz z Nim, to diabeł ma się bać ciebie, a nie ty diabła. A ilu mamy wierzących chrześcijan, katolików, którzy mówią: o diabeł, o Boże, o Boże, o Boże. Święta Teresa Zawila powiedziała kiedyś: bardziej boję się ludzi, którzy boją się diabła, niż samego diabła. Bo mamy czasami taką tendencję do tego, żeby wszystko demonizować, wszystko, co się rusza, widzieć tam diabła. To są te okulary, o których mówił ojciec Remi. A zobaczcie, że Bóg zmienia naszą mentalność, zmienia naszą perspektywę. I jeśli to zrozumiemy, to wszystko od tego momentu powinno się zmienić. Nasza modlitwa powinna się zmienić. I zaczynamy stawać w autorytecie Jezusa. Bo do pewnego momentu, myślę, wszyscy uczymy się tego, że dobrze jest prosić Boga o różne rzeczy. I to jest bardzo dobre. Jezus powiedział: proście, a będzie wam dane. To jest biblijna modlitwa. Ale jest ciekawa historia związana właśnie z tym, co stało się na łodzi. Pamiętacie, kiedy Jezus zasnął na łodzi? Tak? Jezus zasypia na łodzi z uczniami. Zaczyna się burza. Wszyscy panikują. Panie, czy ci nie zależy, że giniemy? A Jezus ziewa, wstaje i mówi do burzy: co? Ucisz się. Jest napisane: wszystkich ogarnęło przerażenie, bo w jednej chwili burza się uciszyła. Ale co jest w tej historii kluczowe? Kluczowym jest pytanie, które Jezus zadaje apostołom od razu po: a gdzie jest wasza wiara? Zobaczcie, czy apostołowie zrobili coś złego. Wołali do Jezusa, czyli prosili, no modlili się. Czyli modlitwa prośby. Czy jest w niej coś złego? No nie, ale Jezus powiedział, no coś tu to pytanie pokazuje, że chyba nie wszystko było do końca. Halo. Jezus oczekiwał czegoś. To był moment, w którym Jezus chciał zmienić mentalność uczniów, zbiorców, nadawców. To był moment, w którym Jezus oczekiwał, że któryś z nich, oni chodzili z Nim wszędzie. Myślę, to było bardzo komfortowe. Idziesz z Jezusem, jesteś głodny, rozmnaża chleb. Nie masz pieniędzy na podatki. Jezus mówi: idź w rybkę złów, wyciągnij z pyszka denara, zapłać. Ktoś umarł, proszę bardzo, idziemy za Jezusem, wskrzesza zmarłego. Czy to nie było wygodne życie? Było w pewnym momencie. I przychodzi taki czas, Jezus wiedział, że zbliża się moment Jego odejścia i mówi, i zaczyna robić takie akcje właśnie, trochę dziwne, swoim uczniom. Jak ta na łodzi. I mówi: gdzie jest wasza wiara? Jezus, myślę, oczekiwał tego, że któryś z nich stanie i powie: nie przeszkadzaj burzo mojemu Panu, bo on śpi. W imię Jezusa milcz.
Niestety nikt na to nie wpadł i Jezus zareagował, jak zareagował, ale zostawił nam sam Jezus w 11 rozdziale Marka potężny fragment, 22 werset. Jezus powiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Przychodzi taki moment w życiu człowieka, w duchowym życiu, w pewnej duchowej dojrzałości w życiu człowieka, gdzie już nie wystarczy poprosić. Bo Jezus specjalnie w naszym życiu, myślę sobie i obserwuję życia wielu osób i swoje również, że Jezus czasami robi krok w tył. Nie dlatego, że nie może czegoś zrobić, ale robi krok w tył dlatego, żeby powiedzieć: to ty zrób krok w przód i to ty stań w autorytecie. Ty zwróć się do góry w moje imię, a zobaczysz. I myślę, że wielu z nas jest dzisiaj w takim momencie, takiego bycia między. Proszę całe życie, a Jezus mówi: jest czas, by stanąć w moje imię, jest czas, by ogłaszać moje królestwo w moim autorytecie. I chcę wam powiedzieć, że w posłudze zobaczyłem dużo większą skuteczność, jeśli chodzi o świadectwa później po modlitwie o uzdrowienie, kiedy stajemy w autorytecie. Dużo więcej widzimy świadectw, ludzi, którzy przychodzą, by mówić o tym, co zrobił Jezus podczas modlitwy uzdrowienie, kiedy zwracamy się do góry. Bo można by było stanąć, powiedzieć: Ojcze w niebie, widzisz, jaka wielka góra przede mną, zrób coś. Nie mam też nic do modlitwy Ojca Dolin, do Jezu, ty się tym zajmij. Ale myślę, że w pewnym momencie musimy dojść do tego miejsca, o którym mówię, po to, by zacząć widzieć dużo więcej, by zacząć widzieć w końcu odpowiedź na twoją modlitwę, by zacząć widzieć, jak królestwo ciemności ucieka przed tobą, a będzie uciekało przed tobą wtedy, kiedy będziesz wiedział, kim jesteś. I wtedy jako Syn Boży, jako córka Boga, staniesz przed górą. Czy to jest choroba, czy to jest przekleństwo w twoim domu, czy to jest jakiś trud, z którym się zmagasz i powiesz: niech ta depresja odejdzie z mojego życia w imię Jezusa. Staniesz naprzeciwko osoby, która ma problem z oczami, nie widzi, może jest głucha, powiesz: otwórzcie się uszy w imię Jezusa. To było ponad miesiąc temu, kiedy byłem znowu na Litwie i pod koniec spotkania przyszła pewna kobieta ze swoją mamą, mówi, ona ma 80 chyba 5 lat, od ponad, przepraszam, 2 lat nie słyszy na jedno ucho z powodu guza, który jest w mózgu. Ja prosiłem Boga, mówię: Boże, już jestem zmęczony, może kolano ją tylko boli czy coś. No, ma guza w mózgu i nie słyszy od 2 lat. Mówię: dziękuję bardzo. I stanąłem naprzeciwko tej kobiety, mówię: modlimy się, będziemy się modlić. I zaczęliśmy ogłaszać nad nią uzdrowienie. Mówiliśmy do ucha, pamiętam, zwracałem się do guza, by zniknął. Jak? Nie mam pojęcia, ale w imię Jezusa zniknij. I mówiliśmy do tych uszu, by zaczęły słyszeć. Słuchajcie, po trzeciej, czy drugiej, czy trzeciej modlitwie ta kobieta ściągnęła aparat słuchowy z ucha, które było jeszcze w miarę sprawne, ale też już miała uszczerbek. I zaczęła słyszeć dobrze na jedno i drugie ucho. Ta córka tam skakała i płakała. Mówi: to nie było możliwe od 2 lat. My zasłanialiśmy usta, żeby w ogóle wykluczyć to, że czyta z ust. Jezus to uczynił, kiedy stanęliśmy w Jego imię. Tych świadectw jest naprawdę, naprawdę wiele. Co jest ciekawą historią, jakiś czas temu robiłem taki warsztat modlitwy uzdrowienia u mnie we wspólnocie. I wiedziałem, że były osoby, które jeszcze nigdy, bo dopiero dołączyły do wspólnoty, nigdy nie modliły się o uzdrowienie. I wiedziałem też, że jest na spotkaniu kobieta, która miała wypadek samochodowy i uszkodziła swoje ramię miesiąc temu. Lekarz powiedział: bez operacji się nie obejdzie, ale jeszcze ją przedłużymy. I nagle mi tak zagrało w głowie, że ona faktycznie tu jest. Jak robić warsztat, to na żywych osobach. Więc mówię: jest tutaj pani może? Ona: o co ci chodzi? Ja mówię: to na krzesło poproszę tutaj do przodu.
I spytałem, kto z was nigdy nie modlił się o uzdrowienie? Trzy panie podniosły ręce. I mówię, no to poproszę do przodu. Powtarzajcie za mną, zero presji, najwyżej będzie na mnie, mówię. I modlimy się, powtarzają za mną, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Niech odejdzie ból ramienia, niech odejdzie ból ramienia. Niech ścięgna, wiązadła, cały staw, całe ramię, niech będzie uzdrowione w Twoje imię. Niech przyjdzie pełen zakres ruchu. To była krótka modlitwa. I po pierwszej modlitwie zakres ruchu zwiększył się znacznie. Wszyscy mówią, wow. Mówię, modlimy się drugi raz. Pomodliliśmy się drugi raz. I po drugim, już razie, po drugiej modlitwie zaczęła machać ręką we wszystkie strony. Ja mówię, dobra, to spokojnie, dajmy sobie czas. Jeszcze, żebyś tak sobie sprawdziła na spokojnie. Ja nie muszę wszystkiego od razu widzieć. I ona sama przebiegła po przerwie i mówi, zobacz. I kręci tym ramieniem we wszystkie strony. Ja mówię, widzicie do tych znajomych osób, które nigdy nie modliły się o uzdrowienie, macie pierwsze świadectwo do CV. Także chwała Bogu za to, co uczynił. I kto się za nie modlił? Osoby, które nigdy się nie modliły. Więc ja próbuję dzisiaj pokazać wam, że to nie jest kwestia tylko szczególnych, wybranych osób, które mogą w ten sposób się modlić. Ale pierwsza konferencja, o której mówiłem, o tej powszechności mocy Bożej w pierwszym kościele. Zobaczcie, nic się nie zmieniło. Jezus chce dziś robić i czynić te same rzeczy. Mieliśmy niesamowite też świadectwo ostatnio kobiety, która przyszła do mnie, by zaświadczyć o tym, co się wydarzyło. Mówi, przyszłam na spotkanie i ona miała na nosie zmianę, która, nie, mówi, wyglądała trochę dziwnie, niebezpiecznie, więc poszła do dermatologa, wylądowała w poradni onkologicznej ze skierowaniem na wycinek, ponieważ był to nowotwór złośliwy. I przyszłam, mówi, na modlitwę o uzdrowienie i nagle po tej modlitwie, kiedy znowu zwracaliśmy się do guzów, by znikały. Ja często modlę się o uzdrowienie guzów w ten sposób. Zniknijcie, zwracam się do góry w imię Jezusa. Na podstawie tego fragmentu. I ta kobieta wysłała nam zdjęcie i skierowanie dostałem, mam na skrzynce e-mailowej. Skierowanie z poradni onkologicznej na wycięcie złośliwego raka, złośliwego nowotworu, ale mówi, już nic nie musiałam wycinać, ponieważ po modlitwie dzień po dniu zaczął znikać i po tygodniu bodajże nie było go już w ogóle. W Warszawie widzieliśmy ostatnio to samo. Pani miała jeszcze wiele guzów i jeden był na tyle duży, że nie mogła cofać głowy do tyłu. Bo uwierał, bo to był na tyle wyczuwalny, na tyle duży. I w trakcie modlitwy o uzdrowienie, kiedy znowu zwracaliśmy się do bólu, choroby, dolegliwości, do tych guzów, by zniknęły, mówi, poczułam mrowienie na swojej tarczycy, nie mogłam znaleźć. Zaczęłam ruszać tą głową do tyłu i wszystko jest okej. Poszła do lekarza i pani mówi, nie wiem trochę, co się stało, pani przyjdzie w kwietniu. Bo po prostu zniknął, nie ma go. Chwała Panu za to. Kiedy byłem na forum charyzmatycznym jakiś miesiąc temu z biskupem Rysiem, jeszcze wtedy biskupem, wieczorem miałem prowadzić modlitwę o uzdrowienie i przyszła też jedna pani. Były dwie osoby, które zaczęły słyszeć, ale jedna szczególnie, jedno świadectwo było bardzo poruszające, ponieważ pani po wylewie od 30 lat nie słyszała. I podczas modlitwy o uzdrowienie znowu zaczęło dziać się coś z jej uchem i zaczęła słyszeć. Zadzwoniliśmy do niej tydzień czy dwa tygodnie później. Cały czas mówi, wszystko jest dobrze i uwielbiam Boga, opowiadam o tym, co się stało. A najbardziej, wiecie, co mnie porusza? Poruszają mnie świadectwa, to o czym wspomniałem, że na samym początku, że Pan Bóg uzdrawia na podstawie naszej wiary w Niego, ale czasami to sobie pominie. Dlaczego? Bo jest Bogiem. A Bóg może zrobić, co chce. Więc my uczymy się pewnych schematów działania, ale musimy zawsze mieć takie, wiecie, pudełeczko w głowie, w którym wiemy, że jeśli on chce przyjść inaczej, to niech przyjdzie jak chce. I to już w Skarżysku było. Pamiętam, stałem na takim też podwyższeniu i ja zawsze się zastanawiam, co sobie myślą na przykład ratownicy medyczni, lekarze podczas takich modlitw.
Ostatnio dwie osoby do mnie napisały, wzięłam do ciebie kontakt, czy dowiedziałam się o tobie, kiedy poszłam do lekarza i lekarz powiedział, żebym do ciebie napisała. I to było dość ciekawe. Ewangelia jest słyszana przez czyny, które czyni Pan. I na tym spotkaniu byli ratownicy medyczni i to była myśl, którą miałem wtedy w głowie. Co oni sobie myślą? Bo czasami jak mamy dużo wiedzy w głowie, to nam ciężko przyjąć Królestwo Boże jak dzieci. I modlimy się o uzdrowienie. Dwa albo trzy dni później dostaję SMS-a od księdza Sławka, który organizował tamto forum. I mówi, wiesz Marcin, dostałem SMS-a od ratownika medycznego. I mówię, prześlę ci go. I czytam ten SMS i jest napisane, stałem sobie na modlitwie i w ogóle się nie modliłem, bo w to nie wierzyłem. Byłem wielkim sceptykiem takich spotkań, takich modlitw o uzdrowienie. Ale byłem w lekkim szoku, jak wróciłem do domu i zacząłem czytać bez okularów. I skończył, chwała Panu. Też byłem ostatnio w Stawigudzie, niedaleko Olsztynia, taka mała miejscowość. I na tym spotkaniu, na to spotkanie też przyszedł mężczyzna i przyszedł tam tylko dlatego, bo przyprowadził swoją mamę, która przyszła o kulach. Ja tą kobietę kojarzyłem, bo modliliśmy się kiedyś za nią, ale nic się nie wydarzyło. To też jest ciekawa historia, że Pan Bóg ma zawsze najlepszy czas. Swój najlepszy czas na to, co się dzieje. I pojechaliśmy sobie właśnie tam, posługiwałem i był tam ten mężczyzna, który opowiadał swoje świadectwo kilka dni później, bo pojechał na drugie spotkanie, bo doświadczył czegoś, czego nie mógł zatrzymać dla siebie. Przyszedł do świadectwa, wziął mikrofon i mówi tak, ja byłem naprawdę wielkim sceptykiem i nawet nie wiem, czy wierzący był. Z tego, co pamiętam, to w ogóle chyba z wiarą u niego w Jezusa było średnio. Ale przyszedłem tu z powodu mojej mamy, ponieważ się źle miała i chcieliśmy się za nią pomodlić. I kiedy wróciłem do domu, moja mama jak weszła z kulami, tak wyszła, nic się nie wydarzyło, ale ze mną wydarzyło się coś, co muszę wam powiedzieć. Miałem guzy na swoich rękach, guzy na swoich ramionach, bałem się z tym iść do lekarza, nikomu o tym nie mówiłem, ale w trakcie modlitwy o uzdrowienie poczułem ciepło, które przechodzi przez moje ramiona i guzy zniknęły u niewierzącego człowieka. I przyszedł na to drugie spotkanie z mamą znowu, mówię, gdzie się już widziałem, bo idzie o tych kulach i podczas modlitwy o uzdrowienie ktoś kopnął jej kulę przez przypadek i one tak wywaliły się na środek kościoła. Miałem sobie zażartować, że o, pierwsze świadectwo uzdrowienia, ale mówię, już się ludzie skupili na modlitwę, nie będę tutaj strzelał żartami. Ale co się okazało? Pod koniec spotkania, kiedy ludzie przychodzą do świadectw, idzie kobieta. Tak. I patrzę, jej kule zostały w ławce. I mówi, nie wierzę. I przez te 2-3 dni Bóg uczynił tak niezwykłe rzeczy dla tej rodziny. Zobaczcie, dla niewierzącego syna i dla mamy, która przyszła już może na spotkanie numer X i miała prawo w ogóle nie oczekiwać niczego. A Bóg to uczynił w swojej łasce. Zobaczcie, jak wiele rzeczy Bóg chce przez nas czynić, ale musimy się zorientować, kim jesteśmy i że Bóg tak naprawdę ograniczył się w swojej wszechmocy do posługiwania się nami. Są miejsca, w których Bóg czyni rzeczy sam, ale to są marginalne rzeczy. Zobaczcie, kiedy jest sprawowana Eucharystia, czy Pan Jezus nie mógłby sam pojawić się od razu pod postacią ciała i krwi? Posługuje się ludźmi, kapłanami. Tak samo w posłudze. My musimy zrozumieć, że kiedy Jezus chodził po ziemi, ludzie przychodzili, by dotknąć Jego ciała. Jak kobieta z krwotokiem i została uzdrowiona przez dotyk. A kto jest dzisiaj Jego ciałem? No kto? Kościół. A kto jest Kościołem? Dotknij kolegi albo koleżankę po prawej stronie. Jesteś Kościołem, powiedz. Jesteś ciałem Chrystusa. Możesz nawet całą ręką, bo palcem to tak jakby, wiecie, niezbyt dumnie. A to jest duma, że jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Amen?
I zobaczcie, że ludzie, świat, ci, którzy nie znają Chrystusa, powinni się nas dotknąć i być uzdrowieni. Powinni się nas dotknąć, a my powinniśmy mówić, moc ze mnie wyszła. Jak Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Łukasza. Do tego jesteśmy wezwani, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje, jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Na co czeka? Na objawienie się synów Bożych. Tych, którzy będą wiedzieli, kim są, co w sobie mają. I kiedy będziesz stawał naprzeciwko góry w twoim życiu, życiu twoich przyjaciół, będziesz mówił do gór w Jego imię i możesz oczekiwać tego, że Bóg będzie działał. Za chwilkę będziemy się modlić, zakończymy modlitwą za moment i o godzinie, nie wiem, o godzinie 19:30, tak, mamy modlitwę już z uwielbieniem? Chyba tak, ja planu nie pamiętam. Okej, mówię, że tak. I podczas następnego bloku będę chciał wam wyświetlić film dwuminutowy tego, co stało się ponad rok temu na podobnym spotkaniu, kiedy po takiej modlitwie, którą dzisiaj też będziemy mieli, moja koleżanka, która nie widziała od 6 lat na jedno oko z powodu wady genetycznej, podczas modlitwy dotknął ją Bóg i zaczęła widzieć. Mamy to nagrane, także jak składa świadectwo, to jest bardzo poruszające. Od razu moja prośba, byśmy tego nie nagrywali, bo nie mam zgody na to, żeby to rozpowszechnić w świat. To będzie dla tych, którzy tu są. Audio pójdzie w świat, wideo proszę, żeby nie szło. I tylko wam powiem ciekawą rzecz kończąc, że ta dziewczyna była na wielu, 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 wielu modlitwach o uzdrowienie. Mogłaby powiedzieć, no widocznie Bóg nie chciał. Ale przyszedł ten moment, jak w życiu człowieka w bramie pięknej. On widział wielokrotnie, jak Jezus uzdrawia. On tam siedział wiele, wiele, wiele lat. Jezus uzdrawiał w tej synagodze i wielokrotnie Jezus przechodził koło niego. Ale to nie był jego moment. Ten człowiek czekał na Piotra, bo to był najlepszy moment na objawienie się chwały Bożej. I ta dziewczyna była na wielu modlitwach i 1 października zeszłego roku to był moment, który przeznaczył dla niej Pan, by otworzyć jej oko. Ona widzi do dzisiaj, składa świadectwo o tym, co Pan Bóg zrobił i sama powiedziała, to był najlepszy moment na to, żeby Bóg to dla mnie zrobił, bo ja dopiero wtedy byłam gotowa, żeby za Nim pójść na całego. Więc wierzę, że te świadectwa dotykają naszych serc, niech one pokazują, co Pan Bóg może uczynić. A chciałbym, żebyśmy na koniec powstali do modlitwy. I wierzę, że Jezus pyta dzisiaj każdego z nas, czy chcesz na nowo wybrać mnie jako Pana swojego życia. Może są to osoby, które do tej pory chodziłeś do kościoła bardziej z przyzwyczajenia, z rutyny. Jezus dziś pyta, czy chcesz przyjąć moje zbawienie, czy chcesz przyjąć to, co dokonało się na krzyżu, to, co zostało ci dane podczas sakramentu chrztu, czy chcesz w to wejść, w to wielkie dziedzictwo. Jeśli chcesz, to możesz zamknąć swoje oczy i powiedz za mną, Panie Jezu Chryste, dzisiaj przepraszam Cię za każdy mój grzech. Przepraszam Cię za to wszystko, co czyniłem bez Ciebie lub wbrew Tobie. Dzisiaj oddaję Ci całe moje życie i dzisiaj przyjmuję to, co uczyniłeś dla mnie na krzyżu. Niech Twoja krew mnie oczyści. Niech ona mnie obmyje. Przyjdź, Duchu Święty. I Jezu, dzisiaj wyznaję, że Ty jesteś Panem, moim jedynym Bogiem,
i weź całe moje życie i posłuż się mną. Jestem nowym stworzeniem. Jestem Twoim dzieckiem. I mam Twój autorytet, Jezu. Teraz poślij swojego ducha i wypełnij mnie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Wciągnijmy swoje ręce. Jeśli modlisz się w językach, to módl się teraz w językach. Jeśli nie modlisz się w językach, to zapraszaj teraz swoimi słowami Ducha Świętego. Niech nas wypełni. Niech nas dotknie. Śmiało. Duchu Święty, zapraszamy Cię, byś teraz odnowił w nas to doświadczenie. Byś odnowił w nas doświadczenie miłości Ojca. Byś odnowił w nas doświadczenie bycia ukochanym synem, ukochaną córką. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Przyjdź, Duchu Święty. Siria diria mana koria mana koria tiria mana kiria siria siria diria diria. Siria derele merele karara kiria tiria miria sanderele tevi. Shera bada kiria bada koria mana siria mana siria. Przyzywajmy Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Niech to Słowo stanie się w nas ciałem. Przyjdź, Duchu Święty. Zamknij swoje oczy i wołaj. Syndara la koria, siria, tiria, mana kora, mendora la keria, mana shidele. Sera mano candara la shatere de meme ne coria tis. Piendara la coria tiria mana coria siria mana coria siria. Przyjdź, Duchu Święty. Odnów w nas Twoją tożsamość, Boże, bycia dziećmi. Panie, przyjdź szczególnie do osób, które były skrzywdzone, zranione i zwątpiły w to, że są cenne w Twoich oczach. Wierzę, że Pan przychodzi do jakichś kobiet, które doświadczyły nadużycia seksualnego ze strony mężczyzny. To gdzieś ugodziło w Twoją wartość. I Pan dziś chce przyjść. Przyjdź z wolnością, przyjdź z uwolnieniem, przyjdź, Duchu Święty. Uzdrów, Panie, te serca, które były zniszczone, te serca, które były poranione teraz. Przyjdź, Jezu. Bóg mówi, ja Ciebie kocham, daj Ci nową tożsamość, nową godność. Przyjdź. Panie, niech w Twoje imię odejdzie wszystko to, co wiązało Twoje dzieci. To, co wiązało synów i córki. Wszelki duch pożądliwości, Panie, odejdzie w Twoje imię. Też wszelkie duchy seksualności, jakiejś nieczystości seksualnej, pornografii, Panie, niech to odejdzie w Twoje imię raz na zawsze. Ogłaszamy wolność. Wolność. Wolność w imieniu Jezusa. Przez moc Twojej drogocennej krwi, przez moc Twoich ran, Panie. Syndarava koria, siria, tiria, mana, siria, mana, sendy. Syndarava koria, siria, parama, koria, mana, siria. Sundarava koria, sendy. Niech spadnie, Panie, ciężar. Są osoby, które były tutaj i przyszły tutaj z takim wieloletnim ciężarem na sercu. Nie mogłeś nawet swobodnie oddychać, bo ten ciężar wewnętrzny gdzieś Cię gniótł. Niech to będzie w tym momencie złamane w imieniu Jezusa. Wolność, bądź wolna w imię Jezusa. W Twoje imię, Panie. Shiriyama na kuriyama.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, jak wiatr. Poruszaj się. Poruszaj się. Niech Twoja miłość rozlewa się teraz. Niech rozlewa się teraz. Wciągnij swoje ręce i przyjmuj. Niech Jego miłość Cię uwolni. Niech Jego miłość Cię uzdrowi. Wolność, wolność, wolność. Przyjmuj. Gdziekolwiek jesteś, teraz przyjmuj. Teraz nie musisz się modlić, po prostu przyjmuj. Przyjmujmy wolność. Poruszaj się, Duchu Święty. Przechadzaj się między nami, Panie, uwalniaj. Wylej swój pokój, swoją radość, swoją miłość. Oczekujmy jeszcze, oczekujmy. Jeśli czujesz, że Pan Bóg Cię dotyka, pozwól Mu. Niech Jego miłość Cię wypełni. Jego przebaczenie. Jego radość. Pan Bóg zabiera zniewolenia też od nałogów. Nałogi, alkoholizm i każde inne przywiązanie. Niech teraz, Panie, odejdzie w Twoje imię, byśmy byli wolni. Wylewaj swoją miłość. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Dotykaj nas. I Panie, dziękujemy Ci za to, co dokonuje się teraz w naszych sercach. Dziękujemy Ci, że wyprowadzasz nas na wolność. I niech Twoja święta krew teraz zapieczętuje to wszystko, co się w nas dzieje. Niech Twoja krew nas oczyszcza, obmywa, niech leczy. I oddajemy Ci chwałę teraz za to, co przygotowałeś na ten wieczór. Co przygotowałeś, Panie, dalej. Bo Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem. Ty jesteś tym, który ma dla nas same doskonałe dary. Tylko oddajemy Ci za to chwałę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Uwielbimy Boga oklaskami. Chwała Ci, Panie.
Niech te oklaski się nigdy nie kończą. Jeszcze na chwilę usiądziemy. Chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo tutaj niesamowite znaki dobroć Boża, że ksiądz biskup jest cały czas z nami i że słucha konferencji. To tutaj nie chodzi o to, że jak mówi się kazanie i jest ksiądz biskup obok albo konferencję, to się człowiek stresuje, ale Marcin nie pierwszy raz mówi przy biskupie i to jest właśnie budowanie Kościoła, także bardzo za to dziękujemy. Kochani, chcę was, zespół Mocni w Duchu ma taką jedną płytę,